Witam Państwa w studio Lato. Dzisiaj porozmawiamy o małej społeczności, o społeczności na wsi. Dlatego też moim gościem jest Daniel Kalicki, sołtys sołectwa Mokre w gminie Sianów. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zacząć właśnie może ogólnie od tego, kim obecnie jest sołtys, jaką sprawuje funkcję, do czego ma uprawnienia, jaką ma rolę w tej małej społeczności w swojej wsi. Rola, funkcja sołtysa polega między innymi na tym, na przekazywaniu problemów i potrzeb mieszkańców danej miejscowości do urzędu gminy. Pan jest sołtysem pierwszą kadencję i jakie wrażenia tutaj, bo jest pan na pewno jednym z młodszych sołtysów w gminie. Tak, jestem jednym z najmłodszych sołtysów w gminie. To jest moja pierwsza kadencja. Zmiana sołtysa u nas nastąpiła po 28 latach, czyli 28 lat pełnił funkcję sołtysa poprzedni sołtys. I czy nie żałuje pan tej decyzji, że wystartował pan i został pan sołtysem? Nie, nie żałuję tej funkcji. Są bardzo fantastyczni ludzie, mieszkają w naszej miejscowości. Fajnie z nimi się współpracuje i nie żałuję tego. No właśnie, mówił pan, że jest pan takim przekaźnikiem tych problemów ze wsi na poziom gminy, ale nie tylko wy oczekujecie od tego, żeby coś gmina, tak powiem, dała, tylko sami też w odróżnieniu może od innych wsi chcecie coś zbudować na wsi i walczycie o środki sami. Tak. Wiemy, że jesteśmy małym społeczeństwem, sołectwo nasze liczy 149 mieszkańców. No i wiele rzeczy musimy wykonać sami. Pozyskujemy pieniądze przez innych również organizacje. Jakie są wasze takie największe sukcesy? Zaczęło się od budowy boiska. Zaczęliśmy budowę boiska, nie mieliśmy jeszcze czas założonego stowarzyszenia. Działaliśmy jako grupa nieformalna pod opieką Akademii Seniora Sianowa. To były pierwsze pozyskiwane pieniądze na takie inwestycje. I co udało się jeszcze poza tym? Udało się później już w następnym roku, czyli dwa lata temu, założyliśmy stowarzyszenie Dobra Wieś Mokre, która działa na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Został napisany projekt do małych grantów, z czego udało się pozyskać pieniądze na materiały budowlane, z czego powstała wiata przy boisku. To są duże pieniądze, o jakich my rozmawiamy kwotach, takie, jeżeli chodzi o takie wasze potrzeby? To są moim zdaniem, jeżeli chodzi o takie inwestycje na terenie gminnym, to małe, bo przykładowo z małych grantów uzyskiwaliśmy 3000 zł. Skąd bierzecie wiedzę na temat tych konkursów, różnych grantów, które można pozyskać? Z internetu. Szukamy po prostu tego, z jakich można instytucji pozyskać pieniądze. I na pewno o wiele łatwiej jest robić to pod szyldem właśnie stowarzyszenia. Tak, to jest bardzo ułatwione pod tym względem. Po prostu mamy swój NIP, mamy swój REGON, numer konta, mamy konto bankowe przede wszystkim, na które wpływają pieniądze i możemy się z tych pieniążków rozliczać. Jak jest z aktywnością mieszkańców? Czy pan to wszystko robi sam, czy jednak jesteście taką zwartą grupą? Znaczy, sam bym nie dał rady. Mimo nawet najlepszy sołtys chyba na świecie, bez mieszkańców to nic nie zrobi. Jeżeli jest zaangażowanie mieszkańców, silna rada sołecka, członkowie stowarzyszenia i to jest moc. Można wiele zrobić, wywalczyć. A jak wygląda ta struktura wsi? Czy to są osoby starsze, czy jest sporo młodych ludzi także na wsi? Struktura wiekowa jest bardzo zróżnicowana, czyli od najstarszych mieszkańców, mieszkanki, która ma 82 lata, do najmłodszych, po prostu półrocznych, rocznych dzieci. Czyli nie ma też tak, że wszyscy wyjeżdżają, tylko jesteście wielopokoleniową wsią. Wielopokoleniową wsią, można powiedzieć, że rdzenną. Na dzień dzisiejszy jest chyba 5 rodzin napływowych, których nie, po prostu nie miało żadnej styczności z jakimś tam mieszkańcem czy z rodziną z naszej miejscowości. Zresztą to jesteśmy taką rdzenną miejscowością. A jak wyglądają wasze okolice? Czy jakby można zachęcić? Czy jest tam coś może ciekawego do oglądania w waszym sołectwie? Piękno przyrody, może jakieś zabytki? Mamy piękną leśniczówkę zabytkową. Także nasza miejscowość jest jedna z najstarszych w tych regionie, tylko że po prostu wiele budowli po II wojnie światowej zostało zaniedbana i rozebrana i po prostu że jakiś ślad zaniknął. No wiadomo, że ta funkcja sołtysa to jest także przychodzenie do urzędu gminy i sprawozdawanie tego, jakie są potrzeby mieszkańców. Zatem chciałem zapytać, jakie najczęściej pojawiają się te problemy od mieszkańców? Największym problemem w naszej miejscowości jest brak chodnika. I walczymy tutaj z tym już odkąd jestem sołtysem, można powiedzieć. No jest opór, jesteśmy małą miejscowością, chociaż leżymy przy drodze wojewódzkiej numer 206, ale już jest światełko w tunelu, także myślę, że w przyszłym roku już
będzie ten największy nasz problem zrealizowany. Burmistrz obiecał? No nie tyle burmistrz, bo burmistrz już nam obiecał to w zeszłym roku. Pieniążki są w budżecie, tylko po prostu Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze, on jest właścicielem gruntu i to on musi głównie wyrazić zgodę na to. Niedługo kończy się kadencja i będą wybory. Czy będzie pan również kandydował na kolejną kadencję? Myślę, że tak, ale też by było fajnie oddać komuś następnemu, może który też byłby pełny energii i pociągnął to dalej. Po prostu wystarczy utrzymać czy tą wiatę boisko, czy ten budynek, który ma pełnić funkcję tego zaplecza przy boisku sportowym i placu zabaw. W odróżnieniu od innych funkcji w samorządzie, takich jak prezydent, burmistrz, radni, wy jako sołtysi działacie 100% społecznie. To się wiąże z jakimiś też pewnie niedogodnościami, bo jak trzeba gdzieś służbowo wyjechać, to trzeba brać na pewno wolne po prostu. Tak, już coraz więcej sołtysów, że tak powiem, to nie są emeryci, czy, którzy mają czas wolny, tylko są to osoby, które pracują, bo na dzień dzisiejszy no, trzeba pracować. Nie ma jakoś tam tak u nas w państwie dobrze, żeby siedzieć w domku. I po prostu zabierane jest to przykładowo w moim przypadku z mojego urlopu. Nie? Muszę oddać po prostu urlop na rzecz tego, że mogę jechać do urzędu. Tym bardziej podziwiamy pana. A jeszcze chciałem zapytać o to rolnictwo. Czy na przykład sołectwo pańskie jest taką miejscowością, taką wsią, gdzie ludzie mieszkają po prostu w domkach z daleka od miasta i dojeżdżają do pracy, czy to są gospodarstwa rolne? Gospodarstwa rolne były u nas jeszcze, można powiedzieć, 10 lat temu umarło śmiercią naturalną gospodarstwo. To były gospodarstwa 3, 5, 7 hektarowe. Na dzień dzisiejszy mieszkają w tych domach dzieci, ale rolnictwo u nas nie po prostu nie istnieje, że tak powiem. Jakie macie jeszcze swoje plany? Co byście chcieli wybudować? Na co pozyskać środki? Na dzień dzisiejszy ukończamy właśnie ten budynek. Stowarzyszenie prowadzi tą budowę. I troszeczkę odpoczniemy, mi się wydaje. To były bardzo intensywne 3 lata, a mieszkańcy też są zmęczeni. Chociaż co roku staramy się gdzieś jechać na wycieczkę sołecką, żeby tak naładować te akumulatory. Ale no, pomysły są różne. Zobaczymy, czas pokaże po prostu. A jak wygląda u was kultura? Czy na przykład jest koło gospodyń wiejskich, czy jest świetlica, czy gdzieś się spotykacie, integrujecie może jakieś festyny? Festyny są organizowane u nas praktycznie co roku. Nie ma kół gospodyń wiejskich z tego względu, że nie było też świetlicy u nas. I na dzień dzisiejszy właśnie stowarzyszenie stawia budynek typu drewnianego, szwedzkiego, norweskiego, który będzie pełnił funkcję takiego właśnie miejsca spotkań. Jak można by zachęcić innych mieszkańców, innych wsi czy innych sołtysów po to, aby starali się także coś robić samemu, aby tworzyli stowarzyszenia i żeby dbali o swoją małą ojczyznę? Zachęcić. Ważna jest rozmowa, chęć zaangażowania innych mieszkańców, ale również też wszystkie prace, które wykonujemy, staramy się, żebyśmy przyjeżdżamy swoimi rodzinami. Czyli dzieci bawią się na placu zabaw, my coś tam robimy, dziewczyny sobie siedzą, ognisko rozpalą i nie zabieramy gdzieś drugiej połowy tylko na ten czas integracji, część prac. Może w przyszłości rada gminy w pana przypadku, czy jednak zostanie pan przy wsi? Nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Widzą państwo, że warto brać sprawy w swoje ręce i warto na przykład się zrzeszać w stowarzyszenia, żyjąc w małych społecznościach takich wsi jak na przykład Mokre, czyli niewielka wieś w gminie Sianów. Wtedy można więcej zrobić. Można na przykład starać się o różnego rodzaju środki zewnętrzne i budować różnego rodzaju, czy to budynki, wiaty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też podziwiamy pana Daniela Kalickiego, który jest sołtysem sołectwa Mokre w gminie Sianów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.